Witam serdecznie i zapraszam do oglądania kolejnego mojego filmu, tym razem z ekonometrii. Chciałam Wam pokazać model trendu liniowego, a dokładniej sprawdzenie, czy otrzymana na podstawie takiego modelu trendu liniowego prognoza może być uznana za dopuszczalną do praktycznego wykorzystania. Jeżeli przykładowe równanie trendu czasowego ma taką postać liniową, jest tylko jedna zmienna time, w najprostszej postaci jest to model i co dalej następuje? Mamy określony predyktor, czyli wzór na otrzymanie prognozy i ma następującą postać ten predyktor. Mamy otrzymaną jakąkolwiek kolejną prognozę na kolejne okresy, to akurat na 12 obserwację i mamy podaną interpretację takiej prognozy. Oczywiście na oddzielnym filmie ja tłumaczę, skąd to się te liczby biorą, o co tu w ogóle chodzi. Na tym filmie chcę się skupić na temacie oceny ex ante modelu, czy tam nie modelu, tylko samej prognozy, czyli sprawdzenie dopuszczalności do praktycznego wykorzystania. Aby ocenić dopuszczalność prognozy, ja muszę mieć błąd tej prognozy. Nie tylko wartość tej prognozy, która tutaj już została bardzo szybko otrzymana, muszę mieć również błąd tej prognozy. I jeżeli równanie trendu czasowego, tak jak tutaj jest przepisane, ja do wzoru na ten błąd prognozy potrzebuję wariancję resztową. Wariancja resztowa może być otrzymana naturalnie z innego wzoru, albo może być podana w treści zadania, jednym ze wzorów, z którego można korzystać, żeby otrzymać wariancję resztową, czyli tak jakby sumę tych odchyleń reszt do kwadratu, które będzie po prostu nam potrzebne. Korzystamy sobie z tego wzoru. Wynik mamy otrzymany. Ja tylko chcę Wam pokazać, jak się dokładnie robi tą dopuszczalność. Omawiając wszystkie elementy od początku do końca, nie wiem, czy byśmy doszli do. Byśmy pamiętali, co robimy w ogóle. A więc tu chodzi o główny element błąd prognozy. Chcemy się skupić na tym wzorze. Do tego wzoru, czyli na odchyleniu standardowym na prognozie, czyli mówimy na to prosto błąd prognozy, ja potrzebuję albo błąd standardowy reszt, który jest tutaj podniesiony do kwadratu we wzorze, albo inaczej wariancję resztową. Z jakim sposobem my osiągniemy tą wariancję resztową? Nasza sprawa. Ale błąd prognozy z trendu można korzystać z tego wzoru. Wzorów oczywiście zawsze może być kilka. Ten jest taki jakby podstawowy już bez jakichś większych obliczeń. I co jest czym we wzorze? N, jak w większości ekonometrii czy statystyki, N to jest liczba obserwacji, na jakim my zbudowaliśmy model. Liczba ta obserwacji. Teraz tak, co to, czyli tu jest n podniesione do kwadratu, tu jest t średnia. Co to jest t średnia i w ogóle ta literka t duże? T duże to jest ten okres, na który my prognozowaliśmy, czyli na przykład 12 obserwacja, czyli w miejsce dużej litery t ja wpiszę dokładnie 12. I teraz pytanie, skąd się wzięło to 5,5? No właśnie z tego, że to jest średnia t. Jest taki specjalny wzór, ja może akurat widzę tutaj, chyba go nie umieściłam, ale średnia t w przypadku prognozy to jest albo suma wszystkich t od 1 do 10 przez 10, albo jest specjalny wzór, możemy go sobie potem gdzieś odnotować, że średnia t to jest n plus 1 w liczniku, a w mianowniku dzielone przez 2. Jest to wzór, który zawsze obowiązuje, jeżeli chcę policzyć sumę, a potem średnią iluś tam wyrazów, gdy między nimi jest różnica tylko o 1. Czyli przypominam, średnia t to jest n plus 1 przez 2. Jeżeli w tym momencie n, u nas liczba obserwacji jest 10, to 10 plus 1 jest 11, podzielone przez 2, 5,5.
A więc, jeżeli wcześniej policzona wariancja wynosi odpowiednio i podstawę do tego wzoru, to widzimy, że się tutaj duża litera T, czyli okres prognozowania jest 12, a średnia T 5,5. To liczyłam, tak jak mówiłam, słownie. I odpowiednio po kolei polecam Wam w ogóle najpierw policzyć tutaj ten cały ułamek. Cały ułamek nie jest może dość skomplikowany, ale wygląda okropnie. Włączając sobie kalkulator, najlepiej zacząć od tego, co jest w środku, czyli 12 minus 5,5, wciskam Enter, potem jest razy i równa się, to już mam wartość do kwadratu, mnożę razy 12, tak? Potem dzielimy przez 10, znowu Enter i 10 do kwadratu minus 1 to jest 99, czyli kolejno jeszcze mogę podzielić przez 99. Ten wynik muszę w tym momencie do tego wyniku dodać 1/10, czyli dodaję 0,1, ten wynik, zwiększam potem o 1 i mam wynik tego, co jest tutaj w nawiasie kwadratowym. Potem cały wynik przemnażamy razy 146 tysięcznych i na końcu wyciągamy pierwiastek. To, co tutaj otrzymujemy, jest to błąd prognozy na 12 okres na podstawie modelu trendu liniowego, który był wcześniej przygotowany lub też podany w treści zadania. I teraz możemy oczywiście napisać ładną interpretację, że przy szacowaniu jakiejś tam zmiennej objaśniającej na objaśnianej czy prognozowanej na 12 okres, pomyliliśmy się średnio o 0,485 jakieś na przykład tysięcy sztuk, albo też można dać interpretację, że w 12 okresie prognozowania rzeczywista wartość różni się od wartości prognozowanej przeciętnie o tyle. To jest tak jakby interpretacja takiego odchylenia standardowego wartości rzeczywistej od wartości prognozowanej w okresie prognozowania. Jakkolwiek my to zrozumiemy, jakkolwiek my to mamy zapisane na zajęciach, na notatkach, musimy cokolwiek kilka razy to przeliczyć, żeby to bardziej nam, mówiąc wprost, wbiło się do głowy. Jednak nasze zadanie miało polegać na tym, że nie tylko liczymy ten błąd, ale oceniamy jego dopuszczalność, tej prognozy. Czyli oceniamy, czy wielkość tego błędu, który otrzymaliśmy, jaka ona jest w porównaniu do prognozy, którą tutaj mamy. Czy ten błąd możemy uznać za niewielki w porównaniu do prognozy, czy jednak jest dość znaczący i nie należy korzystać z tej prognozy, ponieważ ona jest obciążona dużym błędem, który tutaj jest przed chwilą, został policzony przed chwilą. I teraz kalkulatorek możemy sobie zamknąć i przechodzimy do naszego głównego tematu dzisiejszego, a więc względnego błędu predykcji. Błąd predykcji zawsze mówi o tym, że nasz przeciętny błąd prognozy musimy podzielić przez wartość tej otrzymanej przed chwilą czy wcześniej prognozy. Musimy wiedzieć, ile to jest procentowo, czy to jest dużo, czy to jest mało. A co to w ogóle dużo oznacza albo mało? Wszystko zależy od tego, jak macie to przedstawione na zajęciach. Jeżeli powiemy sobie, że po podzieleniu 0,485 ten wynik podzielę przez otrzymaną prognozę na poziomie 13 po przecinku i ten wynik wyjdzie nam mniejszy od 5%, powiemy, że ten błąd prognozy jest niski, a prognoza okazuje się być dopuszczalna do praktycznego wykorzystania. To, czy my, i teraz w drugą stronę, jeżeli jednak nasza prognoza przekroczyłaby procentowo ten błąd prognozy w porównaniu do wartości otrzymanej prognozy przekraczałby 5%, możemy w tym momencie powiedzieć, że prognoza jest niedopuszczalna do praktycznego wykorzystania i nie należy na niej bazować, określając wartości przyszłe. Jednak, czy my porównujemy do 5%, do 10% czy do 15%, to już od nas zależy albo od wykładowcy, z którym mamy ćwiczenia. Nigdy nie powiem coś, że jest na 100%, bo to, do jakiego poziomu granicznego my porównujemy w statystyce czy w ekonometrii, w niektórych przypadkach jest względne, a więc to my decydujemy, do czego porównujemy.
A ja w tym momencie, porównując do 5%, obliczam 0,485, czyli wartość naszego błędu prognozy, dzielę przez wartość otrzymanej prognozy, wychodzi mi wynik, który przemnażam razy 100 i dopisuję symbol procent. Po co? Żeby łatwiej nam było interpretować. Bo ten wynik na pewno mieści się w normie do 5%, a więc możemy stwierdzić w naszym przypadku, że ta prognoza liczby wydanych kart bankomatowych na 12 okres okazała się dopuszczalna do praktycznego wykorzystania. Dlaczego? Ponieważ błąd prognoz nie przekracza maksymalnego poziomu 5%. W tym momencie stwierdziliśmy dopuszczalność pojedynczej prognozy. Jeżeli potrzebujecie się ze mną skontaktować, możecie wejść przez stronę internetową tutaj podaną, ewentualnie pisać bezpośrednio na adres mailowy, który ja Wam teraz na bieżąco piszę. Tam załączajcie swoje zadania, oferta jest nadal aktualna. Jeżeli macie problemy ze swoimi zadaniami, może będę w stanie pomóc, wystarczy się ze mną skontaktować. Ja Was serdecznie pozdrawiam, zapraszam do nauki i oglądania pozostałych filmów, subskrypcji i tak dalej. Korzystajcie z wszystkiego, co ja tutaj na YouTubie zostawiam. Pozdrawiam serdecznie.